pomagamy dzisiaj troszeczkę tutaj oczyścić ten teren rzek. Wczoraj też brałyśmy udział w czyszczeniu w okolicy działek ROT. O akcji dowiedziałyśmy się jak zwykle z internetu, z telewizji. Bardzo fajna akcja, super jedzonko. No i po ilości śmieci, którą zebraliśmy, naprawdę zacznijmy zbierać po sobie. To, co przynosimy, wynośmy po prostu ze sobą w plecakach. Jesteśmy tutaj po raz pierwszy, a tak naprawdę Sebastian jest człowiekiem, który wzbudza ogromną taką radość stworzenia i dlatego... Są z nami leśne zupki? W związku z tym, że bardzo lubimy takich ludzi, to jako wolontariusze zupy na głównym... Są z nami leśne zupki? ...którzy pomagają sprzątać brzegi Warty. Czekamy na transport, który ogarnie już resztki. Było naprawdę sporo śmieci, mieliśmy bardzo dużo worków. Około 30 worków. Około 30 worków. Na tylu. Śmieci były różne, opony, butelki, puszki standardowo. Dużo też po wędkarzach śmieci, jakieś worki po zanętach i inne rzeczy. Udało się to w miarę fajnie posprzątać. Teren wygląda już teraz o wiele lepiej. Sztab, szkoła podstawowa, prywatna szkoła podstawowa numer 1 w Biedrusku. Drugi rok sprzątamy z panem Sebastianem. Około 50 osób, maluszki, młodzież, rodzice i nauczyciele. Zebraliśmy dzisiaj 4 albo 5 porządnych przyczep śmieci z lasku między Mostem Królowej Jadwigi a Mostem Rocha. W zeszłym roku sprzątaliśmy cały dzień. Dzisiaj jesteśmy tutaj z Sebastianem. Do oporu! Przywieźliśmy, nie wszystko daliśmy radę. Podczas 3-kilometrowego spływu zapełniliśmy wszystkie worki, które mieliśmy i musieliśmy prosić o dowiezienie. Nie byliśmy w stanie w tak długim czasie, spływaliśmy ponad 5 godzin. Nie byliśmy w stanie zebrać wszystkie śmieci, bo jest tego naprawdę dużo i trzeba by było taką akcję częściej. Co tydzień przez rok. A za rok zapraszamy w większym gronie. Dodamy radę. Tak, ale świetna akcja, bardzo się cieszymy, że i tak tak dużo śmieci przywieźliśmy i tutaj mieliśmy troszeczkę pomocy ze strony Stacha. Jesteśmy kajakowy subsztab. Witam, dzień dobry. Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cyminy wita na corocznym sprzątanie brzegów Warty. Kaszaneczka dochodzi, także zapraszamy. Po co wy tu jesteście, powiedzcie mi? Czemu wam się chciało tu w ogóle przyjść? Bo zadzwoniłeś do mnie. Jak co roku sprzątamy, coś trzeba zrobić niestety dla tej naszej matki ziemi i robimy rok roku, prawda? Jesteśmy w połowie akcji, no już 3/4. Już jest dużo, dwa razy więcej niż trzy. Karmicie wolontariuszy, którzy chcą nam pomagać. Wszystko gratis. Żeby mieli siłę pracować. No, dokładnie.
Akcja sprzątanie brzegu Warty od źródeł do ujścia 2022 plus do Rzecza plus ogólnie 14 rzek, które tysiące wolontariuszy z 200 sztabów zgłosiło do tegorocznej akcji dobiega końca, przynajmniej tutaj w Poznaniu. Słuchajcie, jak zwykle to jest radość przez łzy potężne, bo około 400 osób, które tutaj brały udział w akcji poznańskiej, zebrało około 800 worków. Nie wiem, ile to jest w tonach. W zeszłym roku było zdecydowanie ponad połowa mniej, było 20 ton. Możliwe, że to jest 40, możliwe, że to jest 50 ton śmieci. To jest niesłychane, ale najważniejsze, co chciałbym wszystkim powiedzieć, to bardzo, bardzo dziękuję wszystkim wspierającym, dzięki którym w ogóle ta akcja się odbyła, zwłaszcza w Poznaniu, bo to wy uratowaliście tę akcję. Bardzo dziękuję Fundacji Orlen, wszystkim partnerom, którzy się dołożyli do tego, żeby tutaj te 500 osób miało co jeść, co pić. Niesamowicie dziękuję zupie na głównym. Niesamowicie dziękuję partnerom, wolontariuszom z różnych tutaj zakładów, którzy tutaj przyszli. Aquanet, czy APP Projekt, Szkołą Biedrusko, Szkołą 21, Piątka, Przemysłu Spożywczego, Przyjaciołom Doliny Cybiny, wszystkim niewymienionym. Jestem pod wielkim oczywiście wrażeniem i bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Odetchnąłem z ulgą po 6 miesiącach organizacji tej pracy, natomiast ludzie kochani, co my robimy z tą planetą? Zobaczcie, ile tu jest śmieci, co wyrzucamy, w jaki sposób traktujemy siebie, bo tak samo jak traktujemy siebie, traktujemy naszą planetę. Dziękuję wam bardzo wszystkim.